cześć przede wszystkim. Cześć. I tak wiesz, cześć, słuchajcie, to od razu głos, ręka, to młynarzowa przyszła. Tak jest. Słuchaj, to jesteś synową? Jeszcze nie. A może kiedyś będziesz? Może kiedyś jakoś będę. W najbliższym czasie. Słuchaj, to dla ciebie. W takim razie prezent. A, w tą stronę. Nie umiem. Tak, taki tak. Prezent. Dziękuję bardzo. Słuchaj, ja się tak właśnie siedzę i rozpływam nad tym filmem, bo jak go obejrzałam tuż po premierze, to właściwie od tamtej pory się rozpływam, bo film jest przepięknie pokazany. Jest w obrazku cudowny, jak to się mówi. Jest. Postaci niesamowite, charakterystyczne. Takie dbałość o szczegóły. No i pozwól, że się teraz porozpływam nad twoją rolą. Ajajaj. Naprawdę serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. Chyba czujesz, że to była rola dla ciebie. Tak, zdecydowanie. Wiesz, czasami trafiają się takie momenty w życiu, że coś się składa, wszystko do kupy i w jeden punkt i na pewno tutaj się coś takiego spotkało. Świetna ekipa, wspaniały reżyser, super partnerzy i w dodatku rola z temperamentem, czyli nareszcie mogłam dać upust. No właśnie, to czuję, że show skradłaś, bo naprawdę mówi się właściwie o tobie bardzo dużo, jeśli nie najwięcej. To jest dla mnie zaskoczenie. To znaczy oczywiście miałam tego świadomość, że biorę udział w bardzo dobrym produkcie i w bardzo dobrym projekcie. Natomiast to, że będzie taki show na Zośkę, nie zdawałam sobie sprawy. To znaczy ja oszalałam na punkcie Zośki, jak przeczytałam scenariusz. No właśnie, wiesz co, ja oszalałam, jak obejrzałam ten film. Myślę, że to jest ten znachor, to już będzie na zawsze jakąś taką pieczęcią w twojej karierze, jakimś przełomem, jakimś nowym otwarciem. Słuchaj, tego ci życzę z całego serca. Zresztą, bo ta twoja Zośka to jest taka postać oczywiście zupełnie inna niż ta grana przez Bożenę Dykiel, inna też niż powieści. Zresztą o tych różnicach jeszcze porozmawiamy, no jest. Bo nie da się ich, no, nie da się ich uniknąć. Ale jest to osoba mądra. Co z tego, że ona tam nie potrafi wymówić rumianek po łacinie? Ja też nie umiem prywatnie. Tak, ja też nie. Już zapomniałam. Ale ona jest, słuchaj, niesamowicie wspierająca, taka twardzielka, która doskonale wie, czego chce. Ja jej tego zazdroszczę, wiesz. Ona obiera jakiś cel i bezkompromisowo do niego dąży. Nie ma chwil zawahania. Ma jakąś ogromną intuicję, którą jest obdarzona, bo bierze jakiegoś łachudrę, którego spotyka na drodze. Z amnezją. Obdartucha. Dokładnie. I widzi coś w nim, czego reszta nie widzi. I ufa swojej intuicji, ufa swojemu sercu, tym, co ją prowadzi gdzieś wewnętrznie. No, gdybyśmy wszyscy tak potrafili, to pewnie świat by trochę inaczej wyglądał. Ona jest wyjęta z ram jakichś konwenansów też, bo musimy pamiętać, że to jest wieś lat 30. To jest samotna kobieta, bo jest wdową, prowadzi młyn, więc jest też bizneswoman. No właśnie. Ona jest kuta na cztery kopyta w zupełnie innym tego słowa znaczeniu niż teraz w naszych czasach. Nie jest wykształcona, ale ma cechy charakteru, które umożliwiają jej wysoką pozycję w tej wsi. Ale też doceniała to, że ten jej były mąż, po którym została wdową, był człowiekiem światłym. Tak, ona jest obdarzona bardzo dużą inteligencją taką wewnętrzną i umie się uczyć. Ona się bardzo szybko uczy. Jeden z widzów na pokazach zadał mi pytanie, dlaczego ta Zośka, skąd ona wie w trakcie operacji, które rzeczy podać? Było to celne pytanie, ale ja po prostu odpowiedziałam, że założyliśmy razem z Leszkiem Jechotą, czyli naszym Antonim Kosibą, że on ją po prostu przeszkolił. Ona się szybko uczy. Ona potrafi obserwować i pomimo tego, że jest bardzo ekspresyjna i hop do przodu, to potrafi też bardzo mocno się skoncentrować i wyłuskać to, co jest sednem. Jeśli jeszcze ktoś nie widział, oczywiście nie będziemy spoilerować, chociaż straszliwie mnie kusi, żeby... Ja też strasznie się muszę trzymać, żeby wszystkim trudne, nie powiedzieć, nie? Co jest trudne, tak. Strasznie. Człowiek jakoś tak się cieszy tym i zachwyca. Ja wiesz, bardzo lubię się zachwycać i bardzo lubię, i często to też podkreślam w tym programie, że uwielbiam, jak ludzie dzielą się swoim talentem. Wiesz, że ja mogę tak po prostu się tym nacieszyć i na zachwycać i zaraz się wzruszę. Wiesz co, to ja ci dorzucę, bo ja bardzo się cieszę i zachwycam się, kiedy talent kolegów z różnych dziedzin ma szansę się pokazać. Tak.
Tak, bo my mamy też... To jest kwestia tego, że... Jak uszczknąć z tego, dokładnie, nie? Że znajdujesz się w danym momencie, w danym miejscu i wszystko się jakoś zbiega tak, że dostajesz szansę. Ja mam świadomość tego, że rolą Zośki dostałam szansę. Mm-hmm. Jestem za nią bardzo wdzięczna i producentom, i Netflixowi, i reżyserowi, i moim partnerom, Leszkowi Lichocie przede wszystkim, który jest moim głównym partnerem w tym filmie, który dał mi szansę rozwinąć skrzydła. Tak, nie walczył ale wiesz, ze mną. Też jest tak, że właśnie, że nie było jakiejś dominacji, nie? Że nie żadnej. Ja też właśnie oglądając to, taka była moja obserwacja, że tam nie ma dominacji, że wy jesteście po prostu partnerami. Mało tego, jesteście tak samo czuli dla siebie. Tak, oczywiście Antoniemu przychodzi to trochę wolniej. On jak gdyby bardziej się broni przed tym światem. Jest zagubiony, bo nie wie, co się dzieje wokół niego i tak naprawdę nie pamięta swojej przeszłości. Ale jesteśmy czuli i czujni przede wszystkim. Rozmawiamy bardzo dużo, tak naprawdę my mamy mało dialogów między sobą, mamy bardzo dużo spojrzeń, dużo takiego ciepła fizycznego i też. Porozumienia bez słów, nie? I porozumienia mowy ciała tam chyba jest tego, bardzo dużo. Myślę, że ta Zośka tak ujmuje i ta para w ogóle tak ujmuje, dlatego że gdzieś wewnętrznie mam wrażenie, że wszyscy tego szukamy. Tak, i też wiesz co, nawet sceny łóżkowe i te wasze i te pomiędzy hrabią Czyńskim i Marysią. One są pokazane właśnie z jakąś taką rozbrajającą czułością. Zupełnie inaczej niż moglibyśmy się spodziewać, że wtedy się uprawiało seks. Nie? Myślę, że to uprawiało się go tak dokładnie tak samo. Może tabu się gdzieś przesunęło nam w dzisiejszych czasach. Natomiast wiesz co... Czyli inaczej niż to było pokazywane kiedyś po prostu. Tak. Michał Gazda, który był reżyserem, jest osobą o niesamowitej wrażliwości. Niesamowitym takcie i czujności, i czułości na aktora i na wszystkie osoby pracujące na planie. I on to przeniósł. Jego założenie jego założenie było takie, że miłość Zośki i Antoniego to miłość dojrzała. Tak. To uczucie, które nie jest porywem serca. Jakie to jest, słuchaj, motywujące. To jest motywujące bardzo, jeżeli przekroczyłeś 20. Nawet jak przekroczyłeś 40. Dokładnie. I 50. I 50, że masz szansę na to, żeby zacząć swoje życie jeszcze raz, bo Antoni tak naprawdę zaczyna swoje życie jeszcze raz. Zośka zaczyna swoje życie jeszcze raz i nie jest już łatwo wejść w to z takim pierwszym porywem i bez hamulca. I myślę, że dlatego te sceny zostały tak pokazane między nimi, że to jest wszystko bardzo czujne, czułe i świadome. Mimo, że Zośka to zazdrościucha taka... No straszna! No ona musi pilnować tego faceta. No właśnie! Jaki ona ma wybór? Musi dbać o swoje, no hello! Musi dbać o swoje. Cały film oczywiście to jest... I postać Zośki, tak, o której mówimy. No i cały film jest inną wersją, aniżeli książkowa, aniżeli ta oczywiście jeszcze ze starego kina, to rzecz jasna. I też ta z 82 roku. Nie da się uniknąć porównań, bo jak tak rozmawiam ze znajomymi i mówię im, ojejku, jak po prostu jak się czułam świetnie oglądając ten film, no to niektórzy z nich mówią, ale wiesz, kurczę, jednak tak jestem przywiązana do tej wersji z 82 roku, że no nie pasuje. Znaczy ja bym apelowała, żeby się kompletnie oderwać od tego i potraktować tego dzisiejszego Znachora jako kompletnie inny film. To jest kompletnie inny film. No. Też myślę, że Zośka miała taką funkcję, że po prostu miała zupełnie gdzie indziej przesunąć akcent, jeżeli chodzi o postać Antoniego Kosiby. Pokazuje go jako mężczyznę. Nie tylko jako ojca, nie tylko jako świetnego lekarza, empatycznego człowieka, ale też mężczyznę, który ma swoje pragnienia, swoje emocje, swoje pożądanie. I myślę, że to jest taki nowy element, dlatego to Zośka też wzbudza pewnie tyle emocji. Ale musimy pamiętać, że to nie jest remake żadnego z filmów, tak, tylko adaptacja. Tak. Adaptacja, którą stworzyli chłopaki, dwóch scenarzystów, Puczyński i Baczewski. I oni po prostu jakoś to stworzyli tak zupełnie inaczej, na świeżo. Starali się trochę przybliżyć też ten język, bo musimy pamiętać o tym, że Zośka pomimo tego, że jest z ludu, nie zaciąga. Właśnie, tam mało kto zaciąga. Dopiero wiesz co, tak na tej sali sądowej słychać to zaciąganie, że ten ludzie, którzy są światli i wykształceni, oni się tam jakoś tak mieszają, nie? Z tymi prostszymi osobami. Tak, że ta wersja też daje szansę na zrozumienie tego, że ludzie ze wsi
czy wiejska ludność nawet tych lat 30. pomimo tego, że mniej wykształcona, to nie znaczy, że mało inteligentna. Oczywiście. Obdarzona czymś innym, żyjąca w jakimś rytmie z naturą i mająca zupełnie inną inteligencję. Tak, emocjonalną. Oglądając ten film miałam też taką radość, że wreszcie przez chwilę, wiesz, stosunkową chwilę, mogę oglądać film, w którym, już tak jakby przebodźcowanie, wiesz, tą dzisiejszą rzeczywistością, nie muszę doszukiwać się jakichś ukrytych znaczeń, nie muszę doszukiwać się, wiesz, tego, że ktoś gdzieś jakąś aluzję do współczesności czyni. Tam po prostu to tak, wiesz, płynęło. Michał chciał zrobić film o emocjach, o miłości i myślę, że mu się absolutnie to udało. Poza tym oprę się na jego słowach, że mamy dzisiaj czasy antybohatera. Generalnie pociągają nas czarne charaktery i pociąga nas to, co jest właśnie anty. A tutaj niestety mamy bohatera. Niestety też youtuberzy, którzy jak się okazuje teraz niekoniecznie szlachetnie się zachowują. A niestety, wiesz, dzieciaki czerpią tego. Myślę, że to Antoni Kosiba jest bohaterem. Tak. No i Zośka też jest, wiesz, taką bohaterką, bo myślę, że gdyby ją tak przyłożyć do tych dzisiejszych naszych czasów, to by była taka osoba, która, wiesz, zaangażowana, walczy, tu pioruny, parasolki. Nie wydaje ci się, że to wydaje by była taka osoba? Wydaje mi się, że ona ma bardzo silne poczucie przynależności do tego, skąd jest i że potrafi walczyć o swoje. A ty też taka jesteś? Czy ja potrafię walczyć o swoje? Trochę mniej temperamentnie niż Zośka, ale jednak ona jest obdarzona moim temperamentem. Potrafię walczyć o swoje. Jestem konsekwentna. Zośka też. A myślisz, że gdyby Zośka dzisiaj istniała, taka osoba, to nie wiem, brałaby udział w kampanii kobiety, idziemy na wybory? Myślę, że tak. Myślę, że ona by nie wytrzymała siedzieć w domu i przyglądać się temu. Z tymi widłami, wiesz? Tak. Widłami na jednych albo drugich. Ona po prostu, myślę, że gdyby obrała jakąś stronę, to byłaby konsekwentna. Dla ciebie to jest oczywiste, że kobiety powinny głosować? Absolutnie. W ogóle iść na wybory? Absolutnie bez powinny. Bez to, czy jest kobietą, czy nie. Dokładnie. Myślę, że wszyscy powinniśmy iść, dlatego, że to jest nasz wybór, nasz przywilej i po prostu trzeba iść. No, to naprawdę nie jest jakoś dużo czasu. Wiadomo, że kolejki są i trzeba w nich stanąć, ale to jest nasza przyszłość, więc wszyscy powinniśmy ruszyć na te wybory. Anna Szymańczyk, dziękuję ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Zośka ze Znachora. Nie boisz się, że tak przylgnie do ciebie taka łatka? Już spotkałam się z tym, pani Zosia. Chyba powinnam się zacząć przyzwyczajać. Zobaczymy, co los przyniesie dalej. Słuchaj, ale nawet jeżeli to przynajmniej jest to naprawdę nie coś, co stygmatyzuje, tylko wręcz przeciwnie. Tak, ja ją lubię. Więc w ogóle nie przeszkadza mi to, kiedy to gdzieś blisko mnie jest. Tak jest. Słuchajcie, jeśli jeszcze nie widzieliście, to naprawdę zróbcie sobie tę przyjemność i spędźcie czas z przepięknym filmem o emocjach i z fantastycznymi aktorami. Bardzo ci dziękuję, Aniu. Bardzo wszystkiego dziękuję. Dobrego dziękuję i słuchaj, się ta twoja kariera rozwija. Będziemy obserwować.